Kolejny projekt uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenie Parku Świętego Wincentego a Paulo. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowoczewa wnioskuje do Rady Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Świętego Wincentego a Paulo. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wykonanie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Świętego Wincentego a Paulo ma na celu obronę przed zabudową, a w konsekwencji jego likwidacją. To jest tak zwane intensywne. Tak, no to jest to, o czym, o czym dzisiaj wspominała pani radna Basara, bo w chwili obecnej studium jest, mam nadzieję, już na ukończeniu. Jak zostanie ono ukończone, wtedy będzie można od razu przystąpić do miejscowego planu. Chcemy uczulić radnych, żeby jak najszybciej się za tą sprawę żeby się nią zainteresowali, bo jest naglące. Nie widzę zgłoszeń. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.